Witam wszystkich w spróbowaniu kolejnej hejbaty. Tym razem zabijamy się dalej za kolejnego jasnego ujonga. W tym przypadku za jasnego ujonga z Sumatję. Z ujongami z właściwie właściwie jako szczególnie nigdy nie spotkałem. Też czy ja, jest to bardzo coś mniej spotykanego. Jest to pewna mniejszość. Co też może znaczyć, że może nie są one aż takie szczególne, a je nic mi o nich bardziej nie wiadomo. No i tutaj, tak czy inaczej, mam 50 gram takiego jasnego ujonga z Sumatję z pewnego niemieckiego skiepu, którego nazwy Wam nie wymówię. Z tego co nigdy sam wyczytałem, te ujągi z Sumati są ponos bardzo słabe i delikatne, a więc może będzie ona słaba, ale ja już sobie to zobaczymy. W tym przypadku przesypałem tą hejbatę do mojej po prostu pustki, z tego względu, że te hejbaty z tego skiepu nie są przechowywane w zbyt dobich opakowaniach. A więc hejbata nie była w jakimś szczególnie dobrym opakowaniu. Dlatego ja sobie przerpałem do mojej puszeczki. A więc, spoglądając się teraz na hejbatę i jeszcze ją tutaj wąchając, i zapach jako szczególnie mi się nie wyjuznia. Jedynie troszeczkę takie kwiatowe tutaj zapaski są oraz takie pewne ozeski. Czyli w sumie podobne zapachy co ta Miała, którą ostatnio próbowaliśmy. Jeśli chodzi o wygląd liści, to nic mi się tutaj aż tak bajdziej nie wyjuznia, Oprócz tego, że mamy więcej tutaj takich bajdziej, może nawet większych białek, tak porównując z do Tikuan Yin. A jeśli chodzi o odcień tej hejbaty, to też sensu mi tutaj stwierdzić. Przywiasy się tutaj trochę takich bajdziej jasniejszych przebajwień, jasno a jej większości mamy ciemniejsze przebajwienia. Oj, i hejbata w sumie waży jest całkiem spojo, jak na taką małą kujeczek. Czekaj, oczywiście to jest zrozumiałe. Hejbata w tym przypadku też jest oczywiście zawijana na takie małe grutki, biłki. Dobra, mamy 3 gram. Patrz, tylko jej liści, i je tutaj mamy, to jest 3 gram. A więc pokażę Wam jedynie z bliska jeszcze, jak te liście wyglądają. No i jeszcze z większego przybliżenia wyglądają w taki sposób. Z stanajdowy mamy fajne małe grudki, W tym przypadku także się sojuszny kojoje od bardziej ciemno po taki bardziej jasniejszy zejony. No i także, jak się tutaj przypatrzeć, to widać, że z większości tych grudek wystają takie małe nóżki, czym po prostu są łodygi, które w tych listach się znajdują. Widać z tego całkiem sporo jest. Tutaj mamy. Gdzie jest tutaj, tutaj mamy, tu widać wystaje, mamy po prostu dużo nawet łodyg w tej hejbacie, które też są całkiem długie i pozwijane także wjazd z tymi A więc w taki sposób się to piezentuje. No a jeśli chodzi o parzenie tej hejbaty, to zaparzymy ją sobie używając 3 gram susu na 150 ml wody w gajłanie. Poza patrząc w sumie na to, ile one miejsca zajmują, tak się zastanawiam, czy może jednak 4 gram nie użyć, skoro też może ona być jeszcze trochę słabsza. A je, yeah. użyjemy już tych 3 gram na pierwsze spróbowanie i po prostu zobaczymy, co z tego wyjdzie. A więc ja zabieram się za zanie wody i widzimy się za chwilę. No i jak nam pachną oczepione liście O, w sumie całkiem ciekawie. Całkiem ciekawie, mają bardziej intensywny zapach niż Tikuan-Yin. Gdzie jest tutaj takie podobne zapaski są, co w tamtej chybacie? Takie bardziej to jest mocne, trochę do pewnego stopnia ozyskowe, trochę nawet skójka a ale także taka, takie fajne kwiatowe zapaski się tutaj przewijają. To jest podobne co do tamtej hejbaty. Ale też coś tutaj jeszcze takiego swojego i własnego ma ten zapach. A więc pachnie jak najbardziej fajnie i ciekawie. I też w sumie nie powiedziałem, a je zaparzymy ją używając wody o temperaturze 90 stopni, pierwsze parzenie zrobimy sobie minutę i pół, drugie parzenie 35 sekund, trzecie parzenie 2 minuty, a kolejne to już tam wydłuża co jakieś o jakąś minutę czy coś takiego. W taki sobie sposób ją zaparzymy. Pierwsze parzenie mamy gotowe. Już widzę, że nasz napaj kojoistycznie wygląda tak samo jak tamta Tikuan Yin, a jest zdecydowanie jest bardziej jasniejszy i ma słabszy kojoj. Jest bardziej przezroczysty. Je przez jocysto zająkawo złoty. A i tego zająkawego kolejku jest tutaj naprawdę znacznie mniej. I także widzę więcej małych dziebinek w środku nam pływa. O, a pachnie w sumie tak fajnie, kwiatowo. Podobnie co Tikuan Lin oraz Tanpin Suisen. Już ma taki fajny kwiatowy zapasek. A nawet bardziej intensywniejszy ten zapach tu jest. No no, bia, całkiem ciekawie. Całkiem ciekawie, pachnie podobnie. To jest dość ciekawe, czyli wychodzi na to, że dużo jednak ująłów jasnych. Zapewne ma taki y, podobno kwiatowy zapaszek. Waj to wiedź. Na isse skoje i co ciekawe, nie rozwinęły nam się aż tak bardzo. Tutaj te trochę tak kwiatowo pachną, a tutaj już bardziej inaczej. Nie ma tutaj już takiego kwiatowego zapasku, co na przykład w naparze. Pachnie już bardziej inaczej. Gdzieś mi się tu wysuwa coś takiego... może ze smietanki? O, i kwasnego, tak, zdecydowanie. To jest tak... Pierwsza rzecz, która we mnie tutaj uderzyła, to jest taka kwasność w zapachu. I trochę może to jest takich josinnych zapachów, trochę jakiejś trzciny w sumie, kojarzący mi się tak wodniste, z jakimiś josinami wodnymi. Okej, mokre z akurat nie pachną jednak aż tak fajnie. Napaj pachnie już przyjemniej, i oczepione miejsce te spachniały przyjemnie, a mokre już nie pachną, aż tak fajnie. No no biało, więc w takim razie spróbujmy, jak nam ta hejbata smakuje. Ująć sumatję. O, ok. wow, Już na pierwszy łyczek. Zdecydowanie ma bardziej intensywny smaczek. O, jak Hmm, całkiem ciekawy. Jest bardzo inny niż cokolwiek innego. Bardziej inny niż tak że tam ta tikkling tu ją Faktycznie ma pewną w sobie taką intensywność, że wystarczy wziąć mały łyczek i jakie takie inne smaczki w was odjazu uderzają na bardzo mały łyczek. Właściwie także podobnie opisałbym ją, co wszystkie tutaj zapachy. To znaczy. Jest ona w pierwszej kolejności słodka, a jej także taka duża kwasność tu utrzymuje. W konsystencji jest gładka, całkiem ma doskonałą konsystencję w sumie. A jeśli chodzi o smak, to właściwie nie wiem jak go opisać. Z jednej strony, test jest tutaj coś takiego Josinnego, takiego testu. Wo z jakiejś wodnej Josiny, z jakąś trzciną się kojazdą, czy, czy... też mi jest tutaj wysuwa coś podobnego, co w zapachu, jakby jakaś smietanka, czy coś w tym stylu. Ale to nie do końca jest śmietanka. Coś takiego jakby smietanku podobnego, może nawet jakiś kokos, czy coś w tym stylu. Coś takiego idące w stronę, trochę jakiejś śmietanki, ale to nie do końca jest to. Do pewnego stopnia powiedziałbym, że to jest właśnie tak owocowa, idąc za tym kokosem. Jakieś takie jasniejsze owoce może i się tu przewijają, no i także jest kwiatowa. Gdzie jest dosłownie, jak się w nią bardziej wcuć, można wyczuć tutaj taki jeden podobny smaczek co w Tiquan Yin, a ogólnie jest bardzo, bardzo inna. Wydaje mi się, że podoba mi się mniej niż tamta Tiquan Yin, a jest z drugiej strony ten smaczek jest taki bardziej jednak intensywniejszy, jest bardziej wyjuzniający się mocniej naprzód. Hmm, no, ja nie powiedziałbym, że była jakaś zła. Było mimo wszystko ciekawe, Ten smak też był taki dość inny i ciekawy. Kwiatowy, słodki też. No, no, ja sobie dopiję właściwie nie dopiję pierwszego pazenia, bo już je wypiłem. Ja sobie zrobię drugie pazenie i widzimy się w drugim pazeniu za chwilę. Jestem z powrotem w drugim pazeniu. i sobie chyba bardzo rozwinęły, Aida, i jestem, mają pewną formę. I teraz, jak przed jeszcze je powąchałem, to mają teraz znacznie bardziej intensywniejszy zapasek. Co ten zapach naprawdę mocno wzmocnił jest całkiem ciekawy. Jeszcze bardziej poszedł mi w właśnie jakiejś smitanki. Może masła, o! Może nawet jakiegoś masła. Z czymś takim masjanym. Jest jakimś kwiatem misykojazdy. Z jakimś kwiatem, co może i można powiedzieć, że ma taki smietankowy zapasek. Może jakiś jasmin nawet. A więc pachnie w sumie nawet ciekawie. Teraz jest jeszcze ciekawiej po tym drugim parzeniu. Kolej drugiego parzenia może i się minimalnie wzmocnił, a je praktycznie jest taki sam jak pierwszego. A więc spróbujmy, jak nam smakuje drugie parzenie 30 sekundowe. Z jednej strony chciałbym powiedzieć, że się osłabiła, a z drugiej strony ten smak się jednak po prostu trochę zmienił. Są daje josinne, są daje kwiatowe, ale po prostu w takim innym obliczu. Zmieniło się to w jakiś inny oblicze, No i też... to jest. mi jakby opisać, w jaki sposób się to zmieniło. Zmniejszyła się też, wydaje mi się, ta kwasność. I może faktycznie się taka masjana zrobiła. Taki jeden tutaj smaczek jest, który no najbardziej mi się z jakimś masłem kojarzy. A jest mimo wszystko całkiem dobia. Przyjemnie są ją też. Jest także tą fajną konsystencję, jest taka właśnie gładka. Dobrze przechodzi przez gejb, ma fajne odczucie. Wydaje mi się jednak, że faktycznie mi się mniej podoba niż Stick One In, a jej plus jest taki, że jest bardziej taka inna, po prostu inna. No no, to co? Ja sobie dopiję drugie parzenie, poparzę i popiję sobie tą hejbatę do końca. I widzimy się za chwilę na końcu w podsumowaniu wszystkich parzeń. I jestem z powrotem po wibicu pięciu. Pażeń. I właściwie do piątego parzenia ta hejbata była całkiem dobra. Nie jestem pewien od którego dokładnie parzenia. Może trzeciego? Wydaje mi się, że od trzeciego set się zmieniła względem tego pierwszego i drugiego. A je pozostała już taka sama przez czwarte i piąte parzenie. Wydaje mi się, że straciła jeszcze więcej kwasności i tego jakby owocowego odczucia. A je pozostała jej od 3 do 5 parzenia taka fajnie kwiatowa ojazd także z tym takim masjanym smaczkiem. A więc do piątego parzenia była dobia, a je od 3 możemy powiedzieć, że się osłabiła względem pierwszego i drugiego. No i tak czy inaczej, piło się ją jak najbardziej dobrze i przyjemnie. I chyba nie mam tutaj na pierwsze wiodącego nic więcej do powiedzenia. Wstępnie oceniłbym ją na ses z plusem, tak mi się wydaje. Była fajna, przyjemna, a jej nie zachwyciła mnie jako znacznie przesadnie bajczej. A więc, ses z piusem, myślę, że jako taka wstępna ocena spiszę się tutaj całkiem dobrze. A więc, tak, to by było na tyle, jak ty czynię, o te w wjarzenia. Ja jestem oczywiście ciekaw, jak jeszcze zapazy się na inne piopolicie parzenia, na jakiś scalniczek, na jakieś jakie jakieś dłuższe parzenie, krótsze parzenia. Oczywiście będę sobie to sam daje jeszcze testować na tej hejbacze. Jestem też bardzo ciekaw, jak się jeszcze zapaży na różne piopolicie parzenia. No i standardowo, na sam koniec, w podsumowaniu wam to podsumuję wszystko. A jak na jazy, spojrzymy się jeszcze na tym okiejście. Które swoją diogą przez te już pięć nie zwinęły się praktycznie całkowicie, a je daje trochę takie pozawijane jednak pozostałe. Dużo też miejsca, jak widzicie, zajmują w Gajłanie, mimo że było tam chyba tylko z 5, takich małych glutek, to tak cały gajon, oczywiście po rozwinięciu już tutaj zajęły. Ciekawe, że mamy w tej chybacie faktycznie gałązki patyczki są Miękkie, bardziej miększe od Tikwan Yin, a jednak teraz jak się całe ją zwinęły, to mają w sobie też taką pewną sojstkość i suchość te o czas mniej, o czas gdzie nie, gdzie gdzieniegdzie, jedynie może te jasniejsze jiszcze, może i tak w sumie, może te takie bardziej jasne iszcze, jakie tutaj mamy, są bardziej miękkie. A więc spójrzmy się na nie jeszcze z większego przybliżenia, i to będzie na tywie. No, i mokiejsce z większego przywidzenia wyglądają w taki sposób. Jak widzicie, te trzy biam, które mieliśmy, no i rozwinęły się naprawdę całkiem spojo i całkiem spojo tutaj miejsca zajmują, są całkiem także duże. I jeszcze także widać, że mamy w większości przypadków mniej więcej takie spoje jak ten lub ten, a jak jest mniejszy jak ten. Też tutaj przewijają. Dużo też w sumie liści jest nawet trochę podżyjonych, nie wszystkie są aż takie pełne, a je no, w dużej ilości jednak jakąś tam stałą foimę utrzymują. No i mamy także całkiem spojo tych łodyg. Łodyg, które przodem to jest do pewnego stopnia w gałązki, a więc tutaj to fajnie widać. Tutaj mamy też ich trochę spojo, jak widać. Do dost... podobnej w sumie długości te łodygi, gałązki są tutaj przewijają. Mamy też trochę dłuższych, takich całych łodyg z kilkoma listami, jak ten tutaj. Jeden jest jakiś taki bardziej grubszy list, tutaj się znajazł z dość grubszą gałązką na samym końcu. No i od jest pod, od takiego ciemno zejonego po troszeczkę jasniejszy zejony. chociaż tutaj w tych listach aż tak bardzo tych jasniejszych, zejonych kojojów nie widać, chociaż no te to może gdzieś tam przewija. Wybija się za to tutaj na kojo i takich ciemniejszych mniejszych jak na przykład ten. Ten widać, że jest bardziej taki czajenawy, nawet bardziej ucieniony, No i także gdzieś w minimalnej ilości mamy także liście takie jak ten, gdzie w tym przypadku mamy te takie czajwonawy, biązowe utlenienia na krawędzi iścia. To w sumie to niby jest taką dobią oznaką. Jasnych ujągów, z tego co mi wiadomo, ale ja w tym przypadku dużo takich liści nie ma. To jest praktycznie jedyny, jaki tutaj widzę w tym momencie. Ogólnie wydaje mi się, że faktycznie jest to dosyć zła oznaka wszystkiego. Fakt, że jest tutaj, dosyć trochę więcej tych gałązek, łodek. To, że te utlenienie tutaj tych liści, też nie jest aż takie jednoznaczne, można powiedzieć, tylko takie no dosyć jużne, tak, także odczenie się tutaj w zbyt dużej ilości przewijają. Wydaje mi się, że jest to trochę gojsa, czecha i, zwie, i zje to świadczy o tych listach, Ale tak czy inaczej, tak w taki sposób te jeszcze wyglądają. Fajne za to jest jak zawsze to, jak bardzo właśnie mocno się pojozwiały. Jestem, może tylko z większego przybliżenia, i wygląda w taki sposób. Widać z tych też na nim całkiem dobrze takie zgięca gdzie nie co oczywiście świadczy o tym, że był zawinięty w tą grudkę, Więc tak to wygląda.